Dzień dobry. Mój cykl spotkań z Hansem Klossem dobiega już końca. Ja obiecałem wcześniej, że zrobię jeszcze lokacje te brakujące z Łodzi i kilka z Pabianic. I właśnie dzisiaj zaczynam w Pabianicach. Dlaczego filmowcy wybierają to miejsce, nadal wybierają to miejsce jako plenery dla swoich filmów? No kurczę, takich naturalnych, że tak powiem, klimatów już w Łodzi coraz trudniej jest uświadczyć. Stąd też właśnie poszukują ich w Piotrkowie i w Pabianicach. Pabianicki materiał zaczniemy nagrywać z tego miejsca. Ten narożnik, który Państwo widzicie, czyli ulica Sobieskiego i Stary Rynek, a dokładnie kamienica przy Starym Rynku o numerze 16. Porucznik Kloss obserwuje załadunek więźniów. To jest pierwsza scena z Pabianic, którzy są pędzeni tutaj ulicą Sobieskiego. Mijają ten narożnik. W tym miejscu stoi ciężarówka, na którą są ładowani. Nie widać w tle kościoła świętego Mateusza, ponieważ zasłania ją oczywiście ciężarówka. Natomiast Kloss stoi tutaj w tym miejscu, właśnie przy tej bramie i obserwuje tą całą sytuację. Kolejne ujęcie już jest na tej ulicy, na ulicy Sobieskiego. Kloss idzie tędy w stronę ulicy Piotra Skargi i po drodze, tutaj zaraz Państwu pokażę, po lewej stronie jest taki mały placyk, tam stoi druga ciężarówka, gdzie trwa ten sam proceder co na placu kościelnym. Na szczycie tej kamienicy zatrzymani stoją odwróceni i trzymają dłonie na tej kamienicy. Kamera powoli ze szczytu tej kamienicy przechodzi w prawą stronę obraz i tu widzimy tą drugą ciężarówkę załadowywaną więźniami. Kloss dochodzi do skrzyżowania Piotra Skargi i ulicy Sobieskiego, patrzy w tą stronę i widzi, że wzdłuż tej ulicy idzie Irena z walizką, gdzie niesie radiostację. Szybko do niej podbiega, pomaga jej, bierze tą walizkę. Znaczy, dochodząc do tego skrzyżowania, pojawia się ta scena sławna z czołówki filmu, ale za chwileczkę o niej opowiem, jak przestawię kamerę w drugą stronę. Mało zostało z tych kamienic, nie wiem, czy da się to rozpoznać, porównując kadry filmu. W tej chwili, jak widzicie Państwo, trwa jakiś remont, tutaj się buduje jakiś nowy budynek. Czyli część z tych kamienic zostało wyburzonych tutaj na ulicy Skargi. Każdy, kto choć raz oglądał ten serial, musiał widzieć tą scenę, ponieważ ona się pojawia w 18 odcinkach. No, w każdej czołówce ją widzimy. Ten moment, kiedy jeden z pojmanych próbuje uciec, młody chłopak, dzieje się to tutaj. W tym miejscu stał jakiś kiosk, musieli zabudować go takim płotem drewnianym. I on właśnie stąd ucieka, skręca w ulicę Piotra Skargi, biegnie i tam dosięga go seria. Potem leży na chodniku. W momencie, kiedy Irena z Klossem dochodzą, widzą tą całą scenę, to idąc dalej ulicą Piotra Skargi mijają jego ciało. No i co dalej się dzieje? Mniej więcej na tej wysokości, gdzie naprzeciwko mamy zespół szkół numer 1 imienia Jana Kilińskiego, słyszy głos i zostaje zaczepiony przez swoją niemiecką wybrankę, która jest w stosunku do niego podejrzliwa i zazdrosna, bo przed chwilą widziała go w towarzystwie jakiejś ładnej dziewczyny. Rozmowa z tą panią doktor w typie nordyckim, czystym, aryjskim odbywa się na tych schodach właśnie. Rozmawiają, nagle pojawia się jakaś pielęgniarka, która przynosi jakąś informację do pani doktor, ona skinęła głową. No i tutaj usłyszał właśnie nasz dzielny porucznik reprymendę od pani doktor.
Jak Państwo znajdziecie się w Pabianicach, no to warto troszeczkę pochodzić po tym ciekawym mieście. No to Zgierzczy, Pabianice to były miasta, które konkurowały z Łodzią i tylko przy jakichś tam lepszych ułożeniu okoliczności można by było się zamienić tutaj, że tak powiem, rangą. O, Muzeum Miasta Pabianic również warto odwiedzenia. Pabianic przenosimy się do Łodzi. Opowiadam przez cały czas o tym samym odcinku zatytułowanym Wiem, kim jesteś. Jak już wspomniałem, w Pabianicach dr Becher jest podejrzliwa w stosunku do Klossa, a jej podejrzenia jeszcze mocno bardziej się umacniają właśnie w tym miejscu, tutaj na Skierniewickiej. Ona wygląda, ta ulica, zupełnie inaczej. Przede wszystkim brakuje tego najważniejszego budynku, gdzie doszło do strzelaniny, gdzie była ukryta radiostacja. To jest właśnie za plecami, te chaszcze, to jest to miejsce, gdzie stał ten budynek. Na szczęście zachował się budynek o numerze 11, który w filmie odgrywa równie ważną rolę. I tak po kolei. Aleja Rydza Śmigłego obecnie to jest dwujezdniówka, bardzo szeroka, czyli wyburzono tam pewne budynki, żeby poszerzyć tą ulicę. W tym czasie, kiedy kręcono ulica Promińskiego, bo tak się nazywała, ona była zdecydowanie węższa i tutaj właśnie skręca ta sanitarka z dr Becher. Ona sobie jedzie wzdłuż ulicy Skierniewickiej, patrzy na tą stronę, no i tutaj widzi Irenę, która zmierza właśnie do tego budynku, którego nie ma, gdzie są te chaszcze. I zaraz dalej patrzy, a tutaj w ślad za Ireną podąża Klos. No to już wtedy dr Becher się utwierdziła, że coś jest na rzeczy. Ona staje tutaj w bramie właśnie pod 11. Zaraz tam przejdę z kamerą i pokażę Państwu to miejsce. I obserwuje właśnie budynek naprzeciwko, którego nie ma. To jest ta filmowa brama, o której wspomniałem. Był taki okres czasu, że strącano balkony i tak jak widać, te balkony się nie zachowały, one musiały zostać wcześniej strącone. Ale w kadrach filmu widzimy właśnie jeden z tych balkonów, kiedy tutaj Sturmführer Stettke ze swoimi SS-manami właśnie okrąża Klossa w tym domu. I w tle mamy właśnie tą kamienicę i jakieś brakujące kamienic, no bo które zostały później tam wyburzone, nie? Z bramy bardzo dobrze widać, jest rozpoznawalny taki element, tam są takie komórki z taką mantresolą, zaraz tam wejdę i pokażę Państwu, ale za plecami dr Becher wyraźnie widać właśnie podwórko z tymi komórkami. Podczas strzelaniny zostaje wybita szyba w tym właśnie pierwszym oknie, nie? Brama jest rozpoznawalna, bo proszę zobaczyć, ona ma takie charakterystyczne zdobienia. Bardzo dobrze się zachowało i widać to dokładnie w filmie. W zasadzie to, co możemy najlepiej rozpoznać na filmie, to kamienice od numeru 2 do 6. To one się zachowały. A później następuje ta właśnie taka dziupla i tam już tylko są krzaki. Nic nie zobaczymy. Nie chce mi się tam chodzić do środka, żeby patrzeć, czy tam jakieś fundamenty się zachowały. By to bez sensu. Odcinek Genialny plan pułkownika Krafta. I tutaj mamy filmową ulicę Benedyktyńską 6, a w rzeczywistości jest to ulica Tkacka 8. I w tym budynku pomieszkują filmowy Wacek i Basia, czyli Maciej Damięcki i Joanna Jędryka. Widzimy Joannę Jędrykę, jak wychodzi przez tą furtkę, przecina ulicę Tkacką. Ale widzimy, że za plecami wyłania się Jan Englert, filmowy Tadek, który właśnie ją dogania w tym miejscu. Oczywiście nie było tych wysokich bloków po lewej stronie. Kręcę pod słońce, także może być troszeczkę prześwietlony obraz. Jest to bardzo ciekawa dzielnica Łodzi, zwana radiostacją. Tutaj dużo zachowało się takiej zabudowy z lat 30, takich domów w stylu modernistycznym.
Lubię tutaj chodzić, spacerować i oglądać właśnie te budynki. W odcinku Oblężenie, miasto Tolberg, pamiętacie Państwo, to właśnie te zakłady imienia Strzelczyka zagrały zakłady, gdzie Brunner tutaj zrobił zasadzkę i pojmał Klossa przy bramie. Odbywała się właśnie ta akcja. Pokazane są też budynki fabryczne wewnątrz, w momencie, kiedy jest ogłaszany komunikat, w momencie, kiedy tam spotyka się jeden z polskich pracowników ze swoją niemiecką kochanką, która później ich zdradza. No pamiętacie Państwo. Oczywiście po tych zakładach nic nie zostało. Na tym miejscu właśnie wybudowano te piękne, nowoczesne budynki. Brama znajdowała się mniej więcej w tym miejscu, gdzie stoi ten biurowiec. Nie ukrywam, że przyjechałem na ulicę Wólczańską ze względu na tą pozostałość, czyli secesyjną elewację, gdzie obecnie właśnie tutaj zrobiono bramę. To jest teren Politechniki Łódzkiej. No, różnych rzeczy się imałem w swoim życiu. Różne zawody wykonywałem i czasami właśnie spotykałem też fachowców, którzy pracowali właśnie na maszynach, najczęściej na obrabiarkach. I jeżeli ktoś miał w swojej CV-ce, no wtedy to się tak nie nazywało, pracę właśnie tutaj u Strzelczyka, no to wiadomo było, że to musi być bardzo dobry fachowiec. Tokarze, frezerzy, szlifierzy byli po prostu na rynku rozchwytywani. Znajdujemy się obecnie na ulicy Więckowskiego w Łodzi i stoję naprzeciwko Teatru Nowego. W odcinku Hotel Excelsior, o którym sporo mówiłem, będąc w Gdańsku i w Sopocie, to tutaj jedna ze scen odbywa się właśnie w tym budynku. Teatr Nowy gra tutaj foyer Gdańskiego Teatru i głównie interesują nas tutaj schody. Rozmowa między Georgiem, czyli tutaj zagrał sam reżyser Konic z Klossem, gdzie właśnie mówią o Ingrid, Lucynie Winnickiej, która gdzieś tam się na tych schodach czy wyżej pojawia. Niestety nie pokażę Państwu tych schodów. Z racji tego, że ja przestałem chodzić do teatru. Do teatrów dramatycznych. Ponieważ no, mam takie bardzo złe doświadczenie z ostatnich lat, no, gdzie trafiałem po prostu na sztuki, gdzie byłem zniesmaczony, zażenowany, po prostu zwyczajnie zmęczony. Nie? Stąd też no, chodzę wyłącznie do opery. Proces tak zwanej dekonstrukcji tak się nasilił i osiągnął taki stopień, że no, nie da się tego oglądać. Nasze współczesne kino ledwo dyszy, ale teatr dramatyczny to już jest degrengolada. No, w ten sposób chciałem się właśnie wytłumaczyć. No, aż takiego poświęcenia nie zrobię i tych schodów Państwu niestety nie pokażę. Przepadam za takimi filmowymi sytuacjami, kiedy ktoś przemieszcza się z jednego miejsca do drugiego. I tak jest w tym przypadku. Odcinek Ściśle Tajne. Klos zmierza do jakiegoś punktu kontaktowego, do mieszkania Edwarda Kani. Wsiada do rikszy na ulicy Wierzbowej 36, która jest po prostu tak w prostej linii ze 100-150 metrów stąd. No i te 150 metrów jedzie, żeby właśnie wysiąść przy Najaracza 82, gdzie znajduje się to mieszkanie kontaktowe. I dlaczego to właśnie o tym mówię? No bo to jest fajne, bo nie musieli specjalnie tachać tego całego majdanu, no oświetlenie, kable, wózki i tak dalej, skoro tutaj zaraz za rogiem mieli miejsce, gdzie wsiada w rikszę, a tutaj za chwileczkę wysiada. Co dalej się dzieje? Udaje mu się zrzucić doniczkę. To jest tam kocioł, oczywiście razem z Brunnerem, który też błysnął tutaj swoim poczuciem, specyficznym poczuciem humoru, jakbym powiedział. Mówi, że właśnie sobie tutaj razem pomieszkamy teraz trochę. No i przejdę na drugą stronę ulicy, żeby pokazać to miejsce, gdzie idzie Klos. Widząc spadającą doniczkę, zawraca albo przechodzi tutaj na tą drugą stronę ulicy. Klos szybkim krokiem zmierza w tą stronę i gdyby nie tutaj te winorośla dzikie, to byście Państwo rozpoznali ten płot.
W momencie, kiedy przechodzi na drugą stronę, to widać portiernię tej okazałej willi. Przechodzimy ulicę Jaracza, aby za chwilę znaleźć się w parku imienia Stanisława Staszica. Za chwileczkę zobaczycie Państwo kadr z filmu. I proszę zwrócić uwagę, tutaj filmowa Basia Reczko, zaraz nad obok lewego ramienia widać w oddali głaz. Właśnie ten głaz, który w tej chwili w przybliżeniu Państwu pokazuje. Proszę spojrzeć dokładnie. Nie wiem, czy uchwyciliście Państwo ten moment. Basia skręca w lewo, siada na ławce i za moment dosiądzie się do niej Hans Kloss. Według mnie to tutaj nie było tych zarośli i tutaj stała ławeczka. I siedząc z Klossem widać było właśnie tą część parku z ławkami. Ale mogę się mylić. Równie dobrze mogłoby być to po drugiej stronie. W momencie, kiedy pojawia się tutaj prestidigitator Rioletto, to odwracają głowę w tamtą stronę. I tak by wyglądało, że Rioletto właśnie przyszedł tutaj z tego miejsca. Czyli wchodził do parku od strony Jaracza. I w tymże jakże uroczym miejscu przyjdzie mi się z Państwem pożegnać. Na pewno część z Was wyłapie to, że to nie są wszystkie lokacje łódzkie. Tak, potwierdzam, nie są. Świadomie pominąłem ulicę Sierakowskiego, na Złotnie, tą ulicę chyba na Cygance, tam było coś kręcone. Jeszcze kilka miejsc, ze względu na to, że nie to, że może i czasu nie starczyło, tylko uznałem, że nie są to takie miejsca, które mają jakieś specjalne otoczenie, czy mógłbym o nich coś więcej powiedzieć. Stąd też po prostu zwyczajnie drogą selekcji wybrałem te, które uważałem, że warto pokazać. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, że mogę kończyć tą serię właśnie w tym miejscu, w Parku Staszica. No bo my, łodzianie, jesteśmy dumni ze swoich parków. No i mamy z czego rzeczywiście. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. To z serii stawkowej nie jest ostatni film. Jest to ostatni film na pewno z Łodzi. Natomiast pozostał mi jeszcze Gdańsk. I tam z Państwem zamknę definitywnie już tą serię stawkową. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania moich innych filmów. Do zobaczenia.